Rakowiecka 9, godzina 17, od razu strzały, więc zablokowaliśmy bramę właściwie jedną, a na tyłach były podwórka, tam taki czworobok róg sandomierskiej i 3 dni spokoju, błogiego spokoju. Ludzie ładowali, licząc się ze spaleniem, ładowali rzeczy do piwnic. No, jedzenia nie za bardzo było, ale jeszcze woda była, pamiętam, elektryczność była. Właściwie wszystko funkcjonowało i dopiero w czwartek, czyli chyba 3 to było, łomotanie do brany, banditen i wparowali młodziusieńcy esesmani i wszystkich mężczyzn, chłopców, którzy byli, no, powychodzili z tych mieszkań, na klatce schodowej, na podwórku strzelali. Bezszelestnie, ja nie słyszałam strzału, ponieważ przykładali broń do ciała.